ustawił pełne. Może ten z ochrony? Ja wiem, czy on... Taki jest stary. Czy on z ochrony był, czy tego. No ale on mi dał piwo, nie żywiec czy ja. A to w tamtym roku, czy dwa lata temu, mówił pan, że tutaj siedział, tam siedziała jakaś ekipa, że może komuś napieprzyć. Jak się już zaczepi dobrze. Ja jakoś sobie nie przypominam. A tam się... No, ale ten, co tu był, no to tam pamiętam. I tu pan tu siedział z jakimś... Nie, nie coś o nim, no. Jak teraz... No, i pan tu siedział z jakimiś grajkami. I mówił pan, że się nawalił. No i dobra, po co to... Ten, że... no, ja tak od razu... Ten jakiś był na harmonii tutaj dwóch takich kolesi. No. Ten roku chyba. Dobry masz pamięć. Przez dwa, trzy lata temu? Stary to wychodzi. Tu pan siedział na tej ławce. No, wychodzi, wieczorem. Wychodzi z pamięci, no właśnie. I wódkę pan odwalił, podobno mówił pan. Oni mi nie dawali wódki, tylko zostawili. Ja byłem tam. I później pan tu przyszedł i się napoił. Całe szklankę te, te białe. Było wódki, pełne. I ścięło? Ja nawet tego butelkę wlałem, kto by to wypił? To jest pół litra wódki, kurwa, wypić od razu. No co? A później byś pan się w krzakach wyspał. W człowieku od chorobą bym na drugi dzień, albo bym przeszedł, albo nie. Jak panu nic nie jest, mówi pan, że pana wąż ugryzł dwa lata temu w lesie. I panu nic nie jest. No spuchłem w te miejsce, co ugryzione, to spuchnie. Wąż ugryzł, o tu gdzieś. Ale jak spuchlizna się rozchodzi, no to nie ma mocy. No, nie ma mocy zamanionej. No umierasz, bo ten jatek wejdzie w krew. A to była coś mija, to ona nic nie jest groźna. Zmienia czy ten, jakby była inna, to byś pan już nie żył. Nic pan, to takie wąż, to nic się nie dzieje. Od razu zaszczepią, no to tam lepiej, nic się stało. Jeszcze pana zaszczepią kiedyś na siłę. No robi się w Polsce, no bo tak te szczepienia i znów się szczepią, na pewno. Na siłę będą szczepić kiedyś, na pewno. Dobrze, na razie zaszczepili. Zaszczepią pana i pan wygrasz milion. My jeszcze nie szczepili i mnie nie będą. Ale milion pan byś wygrał. Chyba, że teraz by mnie wzięli na kamę, no i zaszczepili. No byś pan poszedł i co by się stało? Musieliby zabrać rower, te butelki, tego problemu by mieli. A jeszcze byś pan nagrodę dostał milion. Można wygrać. No, takich cen kurwa to nie. Jest. Lepiej się panie zaszczep, a wygrasz milion. Na pana wystarczy. To jest propaganda, była i jest nadal, cały czas. A pan wygra czy nie? Nie wiadomo. Na fujarce. O, właśnie. Na fujarce. Na fujarce to na dole. Dobra podpowiedź. Na fujarce. Zagramy na fujarce. Tyle będzie. Jakoś się nudzi. A może wygra pan? Jakoś się nudzisz, wakacji zaraz. Strzyżenie brody codziennie będę panu strzyć. Ładne pan dziewczyny. Młode. Kosmetyczki. Za darmo. Przez dwa lata. Byś pan się cieszył. No jakoś mało pijany jesteś dzisiaj. Przywieź mi piwko. Będziesz miał na gotowe. Powodzenia, ja życzę. Powodzenia życzę w raju. A, już chyba wyjeżdżał do hełmu. Powodzenia życzę w tym raju. No. Żółtanskim. Może jeszcze wejść. No, zobaczymy. Dobra. Bierasz puszek i butelek poszedł dalej. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.